Panie Zbigniewie, dlaczego przyszedł Pan na spotkanie dzisiaj z radnymi PO? Trudno odpowiedzieć, ale zawsze ciekawość, czym powiedzmy oni się pochwalą, co mieli w planie, co zrobili. Ja, ponieważ mieszkam na osiedlu Staszica, no to wiem, że odnowienie tego boiska przy 16 to było dzieło między innymi raznych platform, a szczególnie Sobolewskiego, Jurka. Także to zasadnicze powody są, dla których się zmieniłem. Długo Pan mieszka na osiedlu Staszica? Gdybym dzisiaj Pana zapytał, czego najbardziej tu brakuje? Pierwsza myśl, pierwsza inwestycja, która powinna być jak najszybciej zrobiona, co by to było? Ja mieszkam może w nietypowej części Staszica, bo to jest ślepa ulica Bańkowicza. Natomiast chodzę po Staszica i wiem, że brakuje miejsc parkingowych, jest ciasno, samochodów przybywa i to jest problem. Chcemy wyjść do mieszkańców, chcemy się spotkać z mieszkańcami. Cieszę się, bo widzę, że dość duża frekwencja, czyli burzy to ten taki mit tego, że ludzie się nie interesują miastem, swoim osiedlem i miejscem, w którym mieszkają. Myślę, że jest odwrotnie. Trzeba tylko zachęcić mieszkańców do tego, żeby można było porozmawiać. I dziś takie indywiduum tutaj biega, przed którym ucieknie to strema, bo za chwilę rozpoczynamy to pierwsze spotkanie. Chciałbym, żeby ono wypadło dobrze. Natomiast tak naprawdę chcemy słuchać mieszkańców, co mieszkańcy widzą, co można tutaj zmienić i mam nadzieję, że przynajmniej część tych rzeczy uda się zrealizować. Bardzo często, niestety, ale są mylone funkcje prezydenta i funkcja rady. Ja pamiętam taki przykład w radiu, na jakimś wywiadzie był telefon słuchacza i taki komentarz był. Wstyd Państwo radni, bo chodniki na przykład są nieposprzątane. Owszem, to jest wstyd, tylko nie dla nas do radnych, tylko to jest wstyd dla słów prezydenta. Dlatego, że my budżet uchwalamy, my ustalamy kierunki, natomiast wykonywanie, realizacja tych zadań leży po stronie prezydenta i jego słów. Chciałabym prosić, żebyśmy o tym pamiętali, bo my po prostu czasami zarzuca nam się, nie zrobili, nie naprawili i tak dalej. My jako radni, ja jako przewodnicząca Rady Miasta nie mam takich możliwości, żeby dysponować budżetem. Ja wracam do tego sławnego naszego rynku, jak ja go to sobie nazwałem, nie wiem czy dobrze czy źle, no ale w każdym bądź razie wiemy o co chodzi, bo pan Sobolewski powiedział od granatowego pawilonu do ulicy Dunikowskiego. Ja Was zachęcam, Państwo radni, jak będziecie wracać, to przejdźcie tak. Zobaczcie sobie ten niedopalony pawilon, który stoi. To jest taki sam wygląd, jak się tam spaliło w kamieniu, prawda? Ten hotel, hotela dzisiaj mówię, budynek socjalny. Jak zwał, tak zwał, ale tu. Jak ja bym uczył jeszcze w tej szkole, to bym dzieciom wypracowanie zadał moje piękne miasto. Z tej szkoły. Ludzie kochani, przepraszam, że się tak do Was zwracam. To jest 7 miesiąc. Jutro się znów pobudzę i znów nastał dzień, że widzę ten nieznośny, tą rudelę, która była. Proszę tu nie tłumaczyć się, że nie można wyegzekwować. Były umowy zawarte między miastem a właścicielami tych pawilonów. Bałagan totalny. Przejdźcie się zobaczyć. Przejdźcie się Państwo zobaczyć. Zobaczycie, jak to wygląda. Jeszcze raz powtarzam, że to można było wyegzekwować od właścicieli tych pawilonów. Dalej. Nic prostszego. Z budów. Teraz dużo się buduje, bo obwodnice nie mają gdzie składować ziemi, prawda, która jest tam niepotrzebna. Przywieźliby 3 wywrotki za przysłowiowy Bóg zapłać. Ładnie, elegancko by to można było uporządkować. To jest pomysł, który myślę, że rzeczywiście zmusi może pana prezydenta, bo my, tak jak tutaj pan mówi, że my codziennie, na każdej sesji interweniujemy w wielu sprawach. Wiele rzeczy nam się udaje, wiele rzeczy nam się nie udaje. Ale uporządkowanie tego placu to jest rzeczywiście rzecz podstawowa, bo do czego dążę, bo dużo czasu zabrało, proszę Państwa, to, że tam miała być budowa. Chciałem zabrać głos w sprawie dróg. Pierwsza rzecz, mamy już wiosnę, jakiś czas, dalej nie są malowane pasy. Kiedy to się zacznie robić? Jest to bezpieczeństwo. Już wariaci na motorach wyjechali. Jeżeli będzie jakiś wypadek, no to wiadomo, w jakim kierunku pójdą pretensje.
Druga sprawa, ulica Matejki. Ona w zasadzie przez cały czas wymaga myślenia o niej. Bo ta kostka w momencie jesieni opadów, ona jest do niczego. Już nie mówiąc, że jest mocno dziurawa, gdzie poruszają się autobusy MZK. Trzecia sprawa, nie wiem, czy Państwo pamiętają, że jest taka uliczka, ulica Stasica i za tą ulicą jest należąca do miasta kawałeczek między klatkami Stasica 1AD i 3AD. Od podwórka, ale to jest miejska ulica. Miejska ulica. Tam jest dwa jazdy po sesji, proszę? Bo tam są właśnie kontrowersje tych dwóch ulicach. Nie są kontrowersje, bo ja mam matkę kondycyjną, bo ja tam mam garaż. Także to jest na pewno miejska ulica. Także proszę do pani, wiem kto tam jest naczelnikiem wydziału, na pewno to jest miejska ulica. Jest to wyrobione. Kiedyś to wiem, że robiła spółdzielnia. Tylko z jakiej racji? Nie na swoim terenie. Mam nadzieję, że przynajmniej część tych rzeczy uda się zrealizować. Taka jest nasza rola, to jest rola radnych Rady Miasta i mamy przede wszystkim służyć mieszkańcom, a nie zrobić jakieś profity dzięki tego, że jesteśmy radni. Osiedle Staszica to jest początek. Osiedle Staszica to jest początek. Już wiemy, że następne spotkanie będzie na Zawarciu i chcemy takie spotkania robić, żeby one się odbywały w różnych miejscach przynajmniej raz w miesiącu.